Dzień dobry, kochane dzieci, namaste. To ja, Happy Yoga. Dzisiaj czeka nas trzecia część bajki o Ramzesie. Zapytam więc mojej misy, pamiętacie misę? Co wydarzy się dalej? Ale tymczasem połóżmy się wszyscy w pozycji faraona. Przypominam pozycję faraona, kładziemy się na pleckach. Następnie krzyżujemy nóżki w kostkach i rączki na klatce piersiowej. Zamknijcie oczy i posłuchajcie, co dalej wydarzyło się w bajce o Ramzesie. Dawno, dawno temu w Egipcie rządził Ramzes X. Gdy miał 18 lat i zasiadł na tronie, okazało się, że nad Egipt nadleciała plaga szarańczy. Owady zjadły wszystko, co można było zjeść. Rośliny, warzywa, owoce, zboża. Zwierzęta nie miały co jeść, zaczęły głodować. Ramzes nie wiedział, co ma zrobić, bardzo się martwił. Pewnej nocy odwiedził go jego dziadek, a raczej duch dziadka, i powiedział: Ramzesie, musisz odnaleźć papirus żywotów. Tam zapisane jest, co masz zrobić. A gdzie jest ten papirus? W moim grobowcu. I teraz otwórzcie oczy, przekręćcie się na bok i powolutku wstaniemy sobie wszyscy, bo zrobimy sobie pozycję trójkąta. W tamtych czasach w Egipcie, właśnie w budowlach o kształcie trójkątów, chowano faraonów. Stajemy w dużym rozkroku. Mocno dociskamy stopy do podłoża. Następnie prostujemy plecy i z wdechem unosimy ręce. Staramy się, aby nasze dłonie i ramiona były w jednej linii. Wydłużamy się przez czubek głowy. By ukazały się piramidy, przejdziemy sobie do pozycji trójkąta rozciągniętego. Spójrzcie na mnie. Obracamy lewą stopę w lewo. Następnie z wdechem lewą rękę wyciągamy do góry i w bok. Z wydechem opuszczamy na lewą nóżkę. Prawa ręka idzie do nieba. Ta lewa rączka może być troszkę wyżej na nóżce albo troszkę niżej, tak jak jest Wam wygodnie. Starajcie się, aby bark, który jest na górze, czyli prawy bark, oddalać do tyłu, tak aby barki były w jednej linii. Pojawiła się piramida. Wychodzimy powoli z tej pozycji. Wracamy stopami do przodu i zmienimy teraz stronę. Obróćcie teraz prawą stopę w prawo. Lewą również odrobinkę w prawo. Wyprostujmy plecki, następnie na wdechu wydłużamy prawy bok ciała. Opuszczamy prawą rączkę na prawą nóżkę, lewy bark do tyłu, a rączka do nieba. Pięknie, możecie zejść niżej, możecie być troszkę wyżej. O, pokazała nam się druga piramida. Powoli wychodzimy z pozycji. Cudownie, pięknie sobie poradziliście. Jesteście wspaniali. Teraz ustawiamy stopy w lekkim rozkroku. Ramzes bowiem doszedł do grobowca dziadka, ale nie wiedział, gdzie jest wejście. I teraz położymy sobie dłonie z tyłu na szyi. Splećmy dłonie w koszyczek i koszyczek opieramy z tyłu na szyi. Łokcie są szeroko na boki, rozłożone. Weźmy głęboki wdech i z wydechem skręcamy się w jedną stronę. Gdzie jest wejście do grobowca? Zastanawiał się Ramzes. Wracamy do centrum i z wydechem obracamy się w drugą stronę. O, jest! Ramzes wszedł do środka. W grobowcu było bardzo ciemno, gdy nagle plum, 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 pamiętacie naszą mudrę? Pojawił się duszek dziadka. Duszek zaczął prowadzić Ramzesa korytarzami. Skręcił w lewo, Ramzes poszedł w lewo, potem w prawo, Ramzes udał się w prawo. Zszedł schodami w dół, potem do góry. Ramzes cały czas za nim podążał. W którymś momencie zatrzymało się światełko przed drzwiami i zniknęło. Na drzwiach był czarny kruk. I teraz kucamy w dużym rozkroku. Prostujemy plecki, łączymy dłonie i łokciami wypychamy kolanka na zewnątrz. Kra, kra, czego tu szukasz? Zapytał kruk.
Potrzebuję papiru z żywotów. Jest za drzwiami, wpuść mnie do środka. A hasło znasz? Hasło? Jakie hasło? Zastanawiał się Ramzes. Nagle plum, 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 plum. Pojawił się duszek. Hasło to czarny pająk. Tak, znam hasło, powiedział Ramzes. To czarny pająk. I teraz, kochane dzieci, przejdziemy sobie do pozycji pajączka. Połóżmy się wszyscy na pleckach. Następnie przyciągnijmy kolanka do klatki piersiowej, dajmy kolanka na boki, unieśmy stopy do nieba i chwyćmy się Twixami za duże palce u stóp. Możemy też złapać za wewnętrzne krawędzie. Kolanka dajemy na zewnątrz w kierunku podłogi. Nie dajemy kolanek na klatkę piersiową do środka, bo będzie nam niewygodnie, są na zewnątrz. Chwytamy za stopy i chwilę zostajemy w pozycji pajączka. I o, pojawił się pajączek. Możemy delikatnie pobujać się w lewo i w prawo. Drzwi otworzyły się. Ramzes wszedł do środka i powoli przejdźmy do siadu. I zaczął się rozglądać. Było tam bowiem bardzo ciemno. Nagle zauważył stół. I teraz przejdziemy sobie do pozycji stołu. Ustawiamy stopy w lekkim rozkroku, dłonie dajemy pod barkami i z wdechem unosimy biodra do góry. Patrzymy na sufit. O, pojawił się stół, a na nim skrzynia. Ramzes podszedł do skrzyni i opuszczamy biodra, ale skrzynia była zamknięta. Na skrzyni był mosiężny lew. Lew nagle ożył i zapytał. Ale zanim to zrobimy, przejdźmy sobie do pozycji lwa. Spójrzcie na mnie, przechodzę do klęku. Krzyżujemy nóżki w kostkach. O, niewygodnie będzie. I próbujemy usiąść na skrzyżowanych stopach. Oj, 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 ale damy radę. Uda się. Następnie rozczapiżone pazury lwa kładziemy na kolankach. Unosimy do góry mostek, klatkę piersiową, barki dajemy do tyłu. Pięknie. Następnie wywalamy jęzor na brodę. O, patrzymy na sufit i ryczymy jak lwy. Pojawił się lew. Ale aby pojawił się cały, musimy zrobić to samo na drugą stronę. Unosimy biodra i krzyżujemy odwrotnie stopy. Znowu siadamy na skrzyżowanych stopach. Rozczapiżone pazury lwa dajemy na kolana, unosimy mostek, klatkę piersiową do góry, wywalamy jęzor na brodę i ryczymy jak lwy. Zaryczał lew. Czego tu szukasz? Pięknie wam poszło. Otwórz skrzynię. W skrzyni jest papirus żywotów. A hasło znasz? Hasło? I nagle plum, 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 plum. Pojawił się duszek. Hasło to moje imię, powiedział dziadek. Znam hasło. Hasło to Ramzes VIII. Nagle otworzyło się wieko skrzyni i Ramzes dostał swój papirus żywotów. Otworzył papirus i zaczął go skrzętnie czytać. Kiedy na tronie zasiądzie Ramzes X, na Egipt spadnie plaga szarańczy. Aby król uratował swój naród, musi wziąć ze skrzyni, ze skarbca dziadka, magiczny łuk i 4 strzały. Musi wypuścić wszystkie 4 strzały w 4 krańce świata i ta, która poleci najdalej, za nią podążać i kopać tam, gdzie ona spadnie. I teraz powoli wszyscy połóżmy się na brzuszkach, bowiem Ramzes wziął łuk i 4 strzały, wyszedł przed grobowiec i postanowił wypuścić strzały. Uginamy nóżki w kolankach, następnie jedną rączką chwytamy za jedną stopę, drugą za drugą. Opuśćmy najpierw czółko na ziemię i powoli z wdechem unosimy głowę, szczyt klatki piersiowej i odrywamy uda. Ramzes, o, jest łuk! Wziął łuk i wypuścił 4 strzały. I teraz powoli wyjdźmy z pozycji. Przejdziemy teraz do pozycji strzały. Spójrzcie na mnie.
Wyciągamy złączone ręce przed siebie i na wdechu unosimy ręce, głowę i nogi. Cztery strzały poleciały w cztery krańce świata. Jedna na północ, druga na południe, trzecia na wschód, a czwarta na zachód. I powoli przejdźmy do pokłonu, przenieśmy pupkę na pięty, czułkiem dotknijmy do podłogi, rączki wyciągnijmy przed siebie. Jedna upadła dosyć daleko. Tam, gdzie upadła strzała, Ramzes postanowił kopać. Wziął więc łopatę i zaczął odsypywać ziemię. Kopał i kopał i kopał, aż w końcu natrafił na coś twardego. Odłożył więc łopatę i zaczął rękoma odgarniać ziemię. Nagle jego oczom ukazał się cudny widok. Olbrzymia muszla. I złączmy teraz, kochani, stopy. Oddalamy złączone stopy od siebie, wyprostujmy plecki, zrobimy sobie pozycję muszli. Spójrzcie, rączki wkładamy do środka, przeplatamy pod łydkami, uginając je w łokciach, obejmujemy dłońmi stopy, wyciągamy mostek do góry i opuszczamy głowę. Pojawiła się muszla. Ramzes otworzył muszlę i jego oczom ukazał się cudowny widok. Były tam bowiem ziarna wszystkich zbóż, gryki, pszenicy, owsa, żyta i wielu, wielu innych. I powoli połóżmy się teraz wszyscy w pozycji siawasany. Kładziemy się na pleckach, nóżki są w lekkim rozkroku, ręce układamy wzdłuż tułowia, dłonie spoglądają na niebo, zamknijcie oczy, rozluźnijcie już wszystkie mięśnie swojego ciałka. Ramzes znalazł tam nie tylko ziarno zbóż, ale również ziarno warzyw i owoców. Zabrał te wszystkie nasiona i rozsypał po całym Egipcie, a parę tygodni później ziarno puściło pierwsze plony. I tak, moi kochani, Ramzes uratował swój naród przed głodem. I powoli poruszajcie palcami u rąk i u nóg, złączcie dłonie, podszyjcie jedną o drugą i przyłóżcie rozgrzane dłonie do policzków. Możemy też zrobić sobie taki delikatny masażyk, pomasować sobie nasze policzki. Następnie zginamy nóżki w kolankach, przekręćcie się na bok i powoli usiądźmy sobie w siadzie skrzyżnym. Tak kończy się, moi kochani, bajka o Ramzesie, który uratował swój naród. Ja was już żegnam. Połóżmy rączki na serduszkach. Przesyłam wam bardzo dużo miłości, moi kochani. Namaste. Dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa, pa.